Hej, cześć, siema... Na moment, poprawmy to. Hej, cześć, siema, wam wszystkim z tej strony Jack. Witam się z najbardziej serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Dishonored 2. Cesarskie konserwatorium. Co kryją te mury? Dobre pytanie. O Karnako, moja Karnako. Bracia i siostry z krwi mojej. Co? Wszyscy malutcy, którzy poprzedzą. Jest tam kto? Rozejrz. Okej, no to żebym teraz zjebał się dokumentnie. Dobra, wiecie co? Spróbuję wykorzystać tutaj tę postać cienia teraz. Wyjdź. No też jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało. Cesarskie konserwatorium. Co kryją te mury? Wkurza mnie też, ten mroczny wzrok, kurde, nie działa jakoś tak fajniej. W sensie fajniej pod tym względem, że to nie ma jakiegoś tego. Że to nie ma, nie ma takiej widynce, bo tutaj jest taki puls, który wysyłamy i mamy oznaczenie, no ale niestety. Widynce działało to lepiej, no bo po prostu widzieliśmy na okrągło w jakimś zasięgu, po prostu zasięg też wzroku innych przeciwników. O Karnako, moja Karnako! Lepiej się rozejrzeć. No fajnie to wygląda. No dobra, rozejrzyjmy się. O! Co to za zimno? Okej, dobra. Nie mogę skakać. Na tronie żadło, nasza panowa strażowa. Nasza co? Okej, dobra. Czyli tak. Nie... Po teście. Nie mogę skakać, używając tej zdolności. Ale, tak jak było też powiedziane, ta zdolność, no... jest lepsza do skradania się, ale nie jest alternatywą dla skradania, no bo jak było to właśnie powiedziane, niestety my jesteśmy dalej widoczni, bo jesteśmy po prostu żywym cieniem, czy tam ruchomym cieniem, jak wiadomo, no ruchomy cień też jednak wzbudza zainteresowanie. Na tronie Danło zasiada nowa nie wie, co się stało, to mogło być cokolwiek, muszę się zauważyć. Pierwsza twego imienia. Ja się chyba ruszyła. Zdrajcy, którzy kwestionują jej prawo do korony. Mori i Divia, niewierne nacje, kulące się na ciemnej i mroźnej północy. Jeśli chcą wojny, stanują to staną. No, ja musiałbym to najpierw zlikwidować, bo jak to zauważy ciało, to będzie problem. Serkono będzie bronić Delaili aż do kresu. Zakładę chyba miały tu miejsce. To też. Pistolet, naboje. Co nam się trafiło? Łaska ducha. Co to jest? Wypicie eliksiru many czasem odnawia cały jej zapas. To jest bardzo dobra rzecz. Więc dobra, na razie łykniemy to tak po prostu. Wiadomo, im więcej tego mam wpakowanego, tym większa szansa, że to zadziała za każdym razem, że jedno łyk podnowi mi cały zapas. Ale niestety nie zawsze będzie to tak działało. Raz, dwa, trzy. Dobra, składam się. Tutaj jest zwykła flaszka. Jest jakiś losowy ziomek, który... Baza, ale jednak lepiej go ogłuszyć. Dobra. Tutaj kolejne przejście, gdybym miał runę, to już bym, kurde, sobie przez to przełaził. No ale że nie mam, no to niestety muszę sobie radzić z tym, co mam. A tu jeszcze jakaś nutka chyba jest. Widzę, się nie cackają. No dobra. Ponownie nie jestem z tego. Tutaj piętrze. Tu jest wyjście. O, ładnie, zapisik. To mi się podoba. Jest to sama? Nie jest. Melindo, wyglądasz świetnie. Enrico prosiłby przekazać ci pozdrowienia. Ten barani łeb może raczej skoczyć z mostu.
Masz może coś dla mnie? Srebrną papierośnicę, tak jak się umawiałyśmy. Nie, słuchaj, nie mogę dłużej dla ciebie kraść. Stracę pracę. Chcesz przez całe życie być służącą? Zawsze opowiadałaś o opuszczeniu Karnaki na dużej białej łodzi i zniknięciu na zawsze. Spędzasz dni na polerowaniu srebrnych sztućców. Chodź ze mną, Beatrix. Wyjedźmy. Myślisz, że mogłybyśmy się dostać na statek? A co jak nas złapią? Wiesz, że cię obronię, tak jak wtedy, gdy byłyśmy dziećmi. Pomyślę nad tym. Obiecuję. Część z was oponuje przed podwyższonym normom wydobycia i nowym podatkom ściąganym przez najwyższą straż Cerkotę. Cetuj teraz uciąć te dyskusje wysokie. Kto otworzy te drzwi? Nie będę tolerował nielojalności. Może to po prostu wiatr. Cicho. Ściena mego dobrego węża, Danka na wejście. Opatrzyją ktoś, kto nie spojrzy. No to tego chyba nie widziała, więc jeszcze będzie spokój. Jezu, mogę to wyłączyć, zacząłem już ten duch wkurwiać. Bez pytań, bez narzekania. Karnaka potrzebowała górników, więc też się na zadowolenie. To jest ten konotki duch. Zobaczmy, gdzie jest amulet. A to są te oznaczenia typów. Spaczony amulet. Zaraz obok. Dobra, nie. Dopóki nie wyłączę tego szperacza, no to nie masz szans, żebym cokolwiek z tą trójką zrobił. Musiałbym się ich momentalnie pozbyć. No nie, na zasięgu też nie mam. Są minimalnie za wysoko. Dobra, czekaj. Wszelki wypadek. Stąd miałem za ich zasięgu? Mówi, że mam zachować czujność, a ja mu na to, że to robię zawsze. A on, że tak, ale miałbym tak naprawdę. I to wszystkich trzech, ale nie, ja muszę się pozbyć tego szperacza. Oho, to mogę w ogóle na nich zrzucić, to wiadomo, to się raczej skończy ich śmiercią, a tego nie chcę robić. Bo jak tutaj wejdę, no to niestety nie skończy tego, tak chciał, żeby się... Co to przed chwilą miało być? Jezu, zapis sprzed 3 minut. Hej, ja... super, i muszę to niestety wykorzystać. A szybki zapis? O Boże, jeszcze z dawniejszego. Co to było przed chwilą? Powinno się złapać i spiąć. Czemu ona tak nagle spadła? Sprzed tej gadki, tej dwójki. Dobra. Melindo, wyglądasz świetnie. Enrico prosiłby przekazać ci pozdrowienia. Ten barani łeb może raczej skoczyć z mostu. Masz może coś dla mnie? Srebrną papierośnicę, tak jak się umawiałyśmy. Nie, słuchaj, nie mogę dłużej dla ciebie kraść. Stracę pracę. Coś tam chyba jest. Co to miało być przed chwilą? Nie, ja nie kumam coś. Nie kumam teraz, co się stało. Wcisnęłem nawet, ażeby się wspięła, i się nie wspięła. Jak na złość. Zacznijmy to lepiej, żeby nie było afery. Melindo, wyglądasz świetnie. Enrico prosiłby przekazać ci pozdrowienia. Ten barani łeb może raczej skoczyć z mostu. Masz może coś dla mnie? Srebrną papierośnicę, tak jak się umawiałeś. Dobra, czyli... Nie, słuchaj, a tu mogę w ogóle nie mogę dłużej dla ciebie kraść. Stracę pracę. To też widać, że jestem bardzo spostrzegawczy. Zawsze opowiadałaś o opuszczeniu Karnaki na dużej białej łodzi i zniknięciu na zawsze. Trochę jedzenia. Czemu nie ma nigdzie kranów? Ludo Karnaki! Tu masz biuk. Część z was oponuje przy podwyższonym norcie do bycia. Muszę sobie załatwić zapasowy. Poproszę o hełd. Nie ten. I teraz wyciągnę te wysokie wyskoki. Nie będę tolerował nielojalności i podburzania. Spójrzcie na mego dobrego druha Duncana Bejsa. To patriota.
Ktoś, kto nie spocznie, kim ostatnia drobina srebra tych ziem, nie przemieni się w monetę. Zobaczymy. Dobra, teraz zapis, żeby zaś tego nie powtarzać. Karnaka potrzebowała górników, więc pojawili się jak na zawołanie. To jest Cerkonoski duch. Ciekawe, kto to był. Chcesz w sumie? Dobra, zobaczmy. No ja zakładam, że to prawie na pewno ich zabije, no ale zobaczymy. Ktoś do nas strzela! Ktoś tam leży! Ja i teraz potrzebuję... Potrzebuję teraz szybko zobaczyć. Halo? Jest tam kto? Czy oni nie żyją? Zmuszaj mnie do przeszukania całego terenu, nie mam na to czasu! Tak, dobra. Dobra, już po tej plamie krwi widzę, że nie żyją, więc tak. Tak jak sądziłem. To niestety nie Batman, bo w Batmanie nawet rzucenie czegoś takiego komuś na łeb, no to raczej byłoby po prostu tylko nokautem, nic więcej. Część z was oponuje przeciw podwyższonym normom wydobycia i nowym podatkom ściągnięcia. Chyba nie. Najwyższą straż... Hej, tchórzu, wyłaź i walcz uczciwie! Uciąć te dysydencje. Dobra, mogę użyć granatu i w sumie odciągnąć. Nie ostrzy, granat. Że granatem jak chcesz rzucić, to muszę odpowiednio... No, kurwa, zaje... Dzięki. Dzięki, naprawdę, dzięki ci. Ja nie kumam, czemu tak ten cholerny ten mi tak zjeżdża po prostu na boki? Dobra, zejdę tu. Tu. Aha, ja tak mogę chować w ogóle coś, czego nie chcę używać. Tak? No, chyba tak. Ale nie chcę chować niczego. I nowym podatkom ściąganym przez najwyższą straż Cerkonu. Chcę tu i teraz uciąć te dysydenckie wyskoki. Ostrożnie, jesteśmy tu jak na patelni. O, tutaj pewnie są te. Nie mam nastroju na zabawy. Pokaż się! Pójdźcie na mego dobrego druga Duncana Bejsa. To patriota. To, co nie spocznie i ostatnia drobina srebra tym ziem nie przemieni się w monetę. Poprosiłem go o podwojenie... Intro! Kurde! Dobra, czyli niestety nie działa to tak, jakbym chciał. Okej, okay, ale może jak użyję bełtu i gdzieś tam strzelę, to bardziej zwróci ich uwagę. Bo wiadomo, ja teraz bym chciał tę trójkę zgarnąć. Uważniu. I rozpierdolić ten zajebany głośnik, bo zresztą już mnie wkurwa tego typu gadania. Nie mam nastroju na zabawy. Co ja teraz mam? Nie chcę wyjątkowo bełtu. Co? Dobra. Nie będę tolerował nielojalności. Gada, kto to był? Hej, tchórzu, wyłaź i walcz uczciwie! Coś tu jest nie tak. To patriota. Ty, a co by było teraz, jakbym ich uśpił? Nie przemieni się w monetę. Poprosiłem go o podwojenie górniczej kadry i to właśnie zrobił. Bez pytań, bez narzekania. Karnaka potrzebowała górników, więc pojawili się jak na zawołanie. Halo? Jest tam kto? Nie zmuszaj mnie do przeszukania całego terenu, nie mam na to czasu. Masz. Więcej niż sądzisz. Znalazłem te ciała, ale to tam akurat pikuś. Okej, to szła wszyscy. Tak mi się wydaje. Dobra, mówię, nie zależy mi na tym, żeby mieć zero wykryć ciał. Gdybym tak chciał grać, to musiałbym w ogóle wszystkich omijać tak naprawdę i praktycznie niczego nie zbierać, tylko się skupić na misji. Ale takie akcje bardziej mi się podobają. Bardzo ładnie i zgrabnie wszystkich po kolei sobie zgarniamy. Coś do tego. Schodź, żeby też ich zbytnie nie wykryli. Wiadomo, to jest takie durne miejsce, no bo... Jakby stąd ktoś poszedł, to od razu ich zauważy. Ale na szczęście za dużo wrogów to już tu nie zostało. Jeśli patrolują, no to nie tutaj. Dobra, zobaczmy. Tutaj jest zasilanie. Coś tam chyba jest. Jest tam kto?
Zadam! Zauważ mnie? Nie mogła uciec, teraz. Niestety. Dobra, czekaj, a skryj jest zapis? Bo jakbym mógł mieć ducha, to bym z chęcią poprosił. Szybki sprzed pięciu. Czemu te zapisy takie kurwa durne? Ta twoja łepetyna jest warta swej wagi w srebrze! Nie wolno ci tu przebywać! Nigdzie się już nie wybiera! Już po tobie! Daję tęgiel, a nie! Pana! Co się z tym jeden typem stało? Gin wreszcie! Dobra, nie, ja to wczytuję. Przecież to jakiś żart teraz był. Tu masz biur. Część z was opowie przeciw podwyższonym normom wydobycia i nowym podatkom wciąganym przez najwyższą straż cerkową. Halo? Jest tam kto? Nie, co to było? Co to było? Nie mam na to czasu. I podburzania. No co? A ta dwójka skąd się tu wzięła? No ja pierdolę. Że jedyny minus Domina jaki jest, to fakt, że niestety jak są trzech połączonych, dopóki to nie zejdzie, to ja nie jestem w stanie zrobić nic więcej z pozostałymi osobami, którym... Jest tam kto? Nie zmuszaj mnie do przerwania tego terenu, nie mam na to czasu! Hej, tchórzu, wyłaź i walcz uczciwie! Chcę tu i teraz uciąć te dysydenckie... Zobaczmy, co to było? Dobra. Momencik. Zamknij mordę. Dziękuję. Nie podoba mi się. Już nie muszę tego durnego no już, słuchać. Nie mam czasu na zabawę. No, mi się. Ciekawe, co to właściwie jest. Dobra, trzech jest połączone. Chociaż czekaj, zobaczmy sobie, czy faktycznie nie mogę połączyć kolejnych. Ciekawe, kto to był. Wychodź, gdziekolwiek! Ostrożnie, nie jesteśmy tu jak na zabawy. Nie, dobra. Jedno domino działa na cały czas. Okej. Okay. Chodź. Spokój. Prawie na pewno coś się tutaj działo. Idziemy. Przeskoczmy tutaj. Łyknij to. Ale... Pomogę w poszukiwaniach. Ja ten sam błąd popełniłem. Rozejrzyjmy się. Zbrodnia nie pozostanie bez kary. Coś w końcu musi walnąć. Dziwne czasy, trudne czasy. Gdzie się ukrywasz? Czyni? Słuchać mamy i zająć się fryzjerem. No i chodź. Nie. Dobra, gdzie jest ten amulet? Piętro nade mną. Pewnie w tym safe, bo to jest na bank to miejsce właśnie. Gdzie jest ten cały safe. Dobra, żeby nie powtarzać. Quick save. Tu w ogóle typ na typa spadł. XD. Dobra, to na szczęście żyje. Tran. To jest zamknięte. Skąd jeden typ w ogóle przylazł? Tam jest dwóch. Dobra, czekajcie, zostawmy jego tutaj. Tutaj Jobs, więc pozywamy się go. Wydało mi się, że ktoś z konserwatorium by się na to poskarżył. Większość budynku jest zamknięta, ale tak, ktoś siedzi w środku. Hej, coś nie tak? Kto się tam prosi o kłopot? Kurwa, czemu ja chcę się schować, to mnie blokuje jakaś niewidzialna ściana? Jestem teraz literalnie zmuszony do tego, żeby wykorzystać tego. Żeby wykorzystać ten. Strzałkę usypiającą.
wpadnę do piwnicy konserwatorium, gdzie prowadzą jakieś prace. Więc... No dobra, może jednak nie będę w stanie. Wróć, nie będę musiał używać strzałki wspierającej. Zdałoby się, że ktoś z konserwatorium by się na to poskarżył. Większość budynku jest zamknięta, ale tak, ktoś siedzi w środku. Kilka dni temu przyszła dostawa z mechanizmów Dzindosza. Cokolwiek tam robią, cieszyłbym się, gdyby brama nie była tak blisko tej fontanny. Nie podoba... No. Kurde, już no, tak blisko! Czemu tego zaznaczenie jedno zdjęło? Zobaczmy, w tę stronę muszę iść. Co to za zapach? Z fontanny? Tak, woda czasem gnije. Co? Płynie z fontanny do piwnicy konserwatorium, gdzie prowadzone jakieś prace, więc brakuje jednej kratki. Może wlazło tam jakieś zwierzę, a potem zdechło. Ohyda, zdałoby się, że ktoś z konserwatorium by się na to poskarżył. Większość budynku jest zamknięta, ale tak, ktoś siedzi w środku. Kilka dni temu przyszła dostawa z mechanizmów Dzindosza. Cokolwiek tam robią, cieszyłbym się, gdyby brama nie była tak blisko tej fontanny. Jaska, muszę się wysikać. No i pięknie. Moje pytanie, czemu mi się tego nie udało zrobić w taki sposób tego od razu? Kupimy sobie teraz formułkę. Chociaż w sumie to nie musiałem łykać, bo mam fontannę, z której mogę przecież chyba popić. Albo i nie, żeby jednak... Jednak nie mogę sobie przeszczędzić na manię. Jeszcze jeden ziomek. Tutaj cały czas czekam, aż będę miał... Aż zdobędę tą opcję na odnawianie się szybciej many, nie? Czekaj, czy mogę zniszczyć w ogóle tę lampę? Nie no, come on, serio? Czemu nie mogę? Aż by się prosiło. Dobra, kościany amulet jeden jest tam. Runy są tu. Spaczony amulet jest tu. To jest pewnie ten save właśnie. Tego kod sobie kupiłem. Wejdźmy stąd na lampę. No i hop, siup. Nie skomentuję tego nawet. Nie skomentuję tego nawet. Uwaga, będzie... Był jakiś autosave? Czy zaś muszę ich tych trzech ogłuszyć? Nie, zaś muszę tych trzech ogłuszyć. No ja pierdolę. Co to za zapach? Z fontanny? Tak, woda czasem gnije. Płynie z fontanny do piwnicy konserwatorium, gdzie prowadzone jakieś prace. Brakuje jednej kratki. Może wlazło tam jakieś zwierzę, a potem zdechło. Ohyda, zdałoby się, że ktoś z konserwatorium by się na to poskarżył. Większość budynku jest zamknięta, ale tak, ktoś siedzi w środku. Kilka dni temu przyszła dostawa z mechanizmów Dzindosza. Cokolwiek... Dobra, może być. Niebo to takie fajne, ze skoku jak przed chwilą, ale... Najważniejsze, że równie sprawnie załatwieni. Dobra, jest tam pokój zwykły, więc zakładam, że na bank będzie tam też jakiś ten. Że będzie tam jakiś kran, z którego będę mógł sobie za darmo te manę uzupełnić, więc no, na razie nie będę zużywał więcej. Ten mam to. Czy ja chcę to odtagować? To jest od alarmu, co nie? Ja. No to... No. Tak, już się klucza. Wyłączamy alarm. Czyli pytanie, co by się stało, gdyby teraz ktoś to włączył? Bo w Dishonored w poprzedniej części po prostu jakby wyłączaliśmy to i nie dało się tego w ogóle użyć. Co by było teraz na przykład? Mogę wejść. Tutaj. Cywile. Masz zakrytą twarz. Obawiasz się, że ktoś cię rozpozna? Jest taka opcja. Okej. Okay. Da się wejść.
Oczywiście. Jutro mam dostać cygara. Chcesz kupić? Te ciało nie żyje, a gość dostał bełtem prosto w ten. Prosto. W pierś. Ten amulet jest gdzie? Jeszcze wyżej. Teraz był głup. Nie, tym razem. A to jedna sztuka tylko, okej. Okay. No nie, gdzie ta linka była? Tutaj pusto, jakieś pojedyncze krwiocy chyba tylko latają. Bałty żądlące, jedna sztuka. Orurowy pogłosowy. Ej, co to był za plan? Czemu był taki żółty? Coś nowego? Może jakiś plan specjalny? Grabasz. O, jak to jest to, co myślę? Mam robotę, dla której potrzebne będą twoje wyjątkowe zdolności. Musisz odzyskać stary prototyp Rose Barrowa, wystawiony w cesarskim konserwatorium. Będzie najpewniej dobrze schroniony, ale zapłacę dwukrotność znaleźnego. Zwróć mi go do sklepu. A to jest ta miejscówka tego typa! Kurde! Dobra, grabasz. Dokładnie. Poruszasz się nieco szybciej, gdy nosisz ciało. No to trzeba wpakować od razu 4 aż. Aż 4. Wtedy będzie dobrze. O, tylko pytanie, czy ja będę w stanie mieć aż 4. Ile mam? Niestety, brakuje mi dwóch kości, żeby zrobić sobie na czwórkę. Ale już będę miał gotową cechę przynajmniej. Tutaj kolejny plan konserwatorium. Jeszcze więcej bełtów. Nie, to już znam. Bełty poproszę. Jak za darmo dają, no to aż szkoda nie brać. Nie mam co wziąć. Czy jest coś cennego? No, nawet że jest. Taka oto ładna ozdoba z kości słoniowej. Formułka Adermajer. To są obie. Dziękuję. Mogę palnik włączyć, ale w sumie nie wiem po co. Jakiś kran może? O, bardzo ładnie. Odnagankowany. Proszę bardzo. No i pek, full many. Tylko dzięki użyciu jednego kranu. Przekręca kran, kurde... Łącznie chyba, nie wiem, 5 razy? I mam full many. Szkoda tego nie używać. Dobra, zobaczmy teraz znowu. O ty, czekaj, tu coś jeszcze jest w środku. Tutaj nieistotne. Co jest z tej strony? Więcej amunicji. Pierdy. No i kolejna formuła Adermajer. No. Kurwa! Nagle. Wyłaź stąd i wejdź kurwa tędy, bo chuj mnie strzeli z tym zaraz. Na górę. I teraz poczekamy, aż się odnowi mana. I wyjdziemy sobie tak. Zobaczmy. Mamy tutaj gdzieś... Nie kamieniczkę. Tutaj mamy spaczony kościany amulecik. Dobra, ile mam bełtów zapalających? Full. Które krwawieśnicy. Kolejne gniazdo. Też chyba było. Jeszcze. Nie wierzę, że spudłowałem. Więcej żywicy. Zobaczmy. Czy tutaj będzie więcej żywicy, czy też będzie żywica? Jest! Dobra, teraz test. Czy jak to strzelę, to czy żywica wypadnie, czy nie? Okej. Okay. Wypada. Jest na gniazdo stróż. Wobec tego ją wytoczę. Kiedy zapis? 3 minuty temu.
Teraz nie zapiszę. Dobra, YOLO. Gdzie mi to zapisało? Okej, okay, w tym miejscu. Spoko. Ale muszę jednak bełty pozbierać. Parę innych cennych rzeczy. Teraz tu gdzieś ten kran, z którego bym chciał skorzystać. O, tutaj. Bueno, w takim razie. I to był żart teraz? Łyka jest sokołowa. Na górę. Teraz przynajmniej sobie może przeoszczędzę ten jeden bełcik. Gdzież w sumie? Jakbym, kurde... Serio? Zauważył mnie? No ja pierdolę! Dobra, był zapis z przed chwili. Kiedy? Aha, z dokładnie tego samego, kurwa, miejsca. XD. Weź ten zjebany bełt! Fajnie, że spadła. Nie wspinaj się na to, tylko wskocz tu wyżej. Dobra. Teraz poproszę o szybki zapis. Gdzie jest gniazdo stróż? Tam sobie siedzi. Wapmy go w takim razie. To jest idiotyczne jak dla mnie. Że tak debilny sposób mogę tylko pozbierać te rzeczy. Coś cennego. Tutaj pieśni serkonowskie. Coś do jedzenia i wiele więcej. Tam w ogóle jeszcze jest gniazdo. Jest stróż. Tutaj. Jest to! Tomny. Bierzemy jedną żywicę, drugą żywicę, no i teraz możemy zużyć kilka bełtów. Jest ten spoko, to jest ten słaby. Dalek. Tutaj tej żywicy akurat nie było. Nie wiem, czy coś, tak, coś nowego, no ale dla mnie mało istotne.
wykradziona kombinacja. Jestem pewien, że widziałem, że jak jeden ze studentów spisywał podczas wykładu kombinację do mojego sejwu, ten wychuchany dyletancik, który chce zrobić karierę jako dziennikarz, podstępny dupek, wybrał sobie odpowiedni zawód, a jego snobistyczny kuzynek ma w pobliżu sklep czarnkowy, to chyba rodzinę. Muszę teraz poprosić Margaret, by zmieniła kombinację. Okej. Okay. Pytanie, czy dalej, kombinacja jest dobra. Zobaczmy. Zero. 9. Tu powinno być 6. Okej, okay, dobra. Na szczęście kombinacja nadal działa. Kurwa, ile dobra! Amunicji. Dziękuję. Pani! To szkoda było sobie takie... Dobra, coś jeszcze? To wszystko. To wszystko. A, patrzcie! I mam nowy kurde obraz. Ashworth w wykresie egzystencjalnym. Została popalna chyba, co nie? Nie wiem tylko dlaczego to się momentalnie tak zapaliło samo z siebie, no ale okej. Dobra, tu już chyba nie ma nic więcej, nic cennego. Mi się wydaje. Już było wszystko obadane. Dobra. Tak, tam do obserwatorium. Tam jest prototyp. Oczywiście, żeby zgarnąć prototyp, to muszę wejść do samego obserwatorium. Konserwatorium. Ale ogólnie tu już chyba też wszystkich się pozbyłem strażników, tak mi się wydaje. Czyli cały ten teren mamy praktycznie oczyszczony. A, ściana światła jeszcze jest do wyłączenia. Myślałem, że się wyłączyłem. Wprawiamy to. Dobra. Tutaj nawet dla pewności, że nikt tego nie ponownie nie aktywuje, mogę sobie wywalić te zbiorniki. I jak wiadomo, one i tak nie zostają. Nikt i tak tego ponownie nie zasila, co dla mnie jest kuriozalne, no ale no... No tak jest niestety. Mamy autosave. Super. Szkoda, że tak późno. Nie! Nie, no ludzie! Zaś te kundle! Zaś te nieumarłe kundle! Jakby co tak, nie polubiłem się z nimi po tych epizodach z Dawn. Muszę uważać na te czaszki. I najlepiej właśnie używać kuszy, żeby się pozbywać tych czaszek. No bo stety lub nie. Pistolet w tym przypadku wzbudzi za duże zainteresowanie. Ciemne kobiety i polujące przed świtem łowczynie pełzających istot. Dawne dojarki i pracownice urzędów. Przyjdźcie do mnie i ukoszcie się, gdyż ja jestem Delilah, wasza królowa. Chwała Delilah, co jest jak księżyc na niebie i mgła ścieląca się nad jeziorem. Amelio, kochanie, jeśli Briana będzie nie w humorze i cię usłyszy, wyłupi ci oko za takie wygłupy. Wygłupia się tylko, Francesco. A Briana jest zbyt zajęta swoją komunią, by się przejmować. Skupia całą uwagę na siostrach z zakonu wyrocznych. Tak, bo inaczej kongregacja wszystkie nas spali na stosie. Dość już tej bzdurnej komedii. O, ładnie. Przeniosło się. Trzy razy. Tu się zawsze mylę. Stuknąć kość wieloryba ha? Trzy razy. Na tym mi w sumie zależało. Dobra, jak tam moje strzałki usypiające? Mam 3. Dlaczego to zawsze ja muszę zbierać mech w pełni? Co? Jak tylko coś wymaga rezygnacji ze snu, wysyłają właśnie mnie. No ja pierdolę, czemu nie mogę tam się podciągnąć? Zaje, kurwa, piście.
Zajebiście. A to sobie przed, przed tą ich gadką jeszcze pewnie, co nie? Amelio, kochani. Jeśli Briana będzie nie w chmurze i cię usłyszy, wyłupi ci oko za takie wygłupy. Wygłupia się tym. A Briana jest zbyt zajęta swoją komunią, by się przejmować. Skupia całą uwagę na siostrach z zakonu wyrocznych. Tak, bo inaczej kongregacja wszystkie nas spali na stosie. Dość już tej bzdurnej komedii. Dobra, czekajcie, tą połączkę w takim razie. Świeże zerwane są o wiele lepsze od suszu. To lepsze. Tą śpimy, na tą spadnijmy. I teraz nie wiem, czy to się liczy jako wykrycie, czy jako nie. Więc dobra, inaczej. Brawo, ja chciałem to wczytać, a zrobiłem zapis. Dobra, chuj z tym. Trudno się mówi. Dobra. Tych nikt raczej nie znajdzie, więc mogę je tu układać. Jeszcze wiedźmy. Bez żyje. Dobra, obie są nieprzytomne na szczęście. 3. I numer. Gdzie ona jest? Ładny kącik. Wiedźmi kącik, tak naprawdę. Chyba się czekaj, bo to coś chyba było, nie? No nie, jednak nie. Dobra. Okej, okay. Zobaczmy w takim razie jeszcze, co mnie tutaj czeka. Tutaj wchodzę i normalnie jest przejście, dobra. Czyli konserwatorium nie jest osobną dużą lokacją, tylko jest taką pomniejszą. Pomniejszą jak pomniejszą, jest nawet dość sporo, biorąc pod uwagę, ile tej rzeczy w ogóle jest. Jest też sporo przejść i właśnie a propos, tutaj jest runa, tam jest amulet, tamte kapliczkę ominąłem, tamten spaczony amulet. Dobra, skoro te są załatwione, to jeszcze weźmy ten amulet. W ogóle, jakie ceny to ominąłem? Ja się teraz powiem, jakie ceny ominąłem ten amulet? Powinien być zaraz obok tego stróża, nie? Przeszukałem to całe. Gdzie jest amulet? Jezu, tu w ogóle na ziemi tak po prostu leży. Zephyr. Twoja prędkość wzrasta podczas chodu oraz biegu. Otrzymujesz więcej obrażeń. Okay. To nie jest taki zły amulet. Mogę na spokojnie z niego korzystać. Wiadomo, fall damage będzie trochę ssał, no ale trudno. To jest tam. Okej. Dokładnie. Kranik. Jezu, ile pułapek! Szepty z pustki. A co to było za takie darcie mordy przed chwilą? Zwykłe bełty pewnie, co nie? Ile ich mam? A nie, niezwykłe. Tak, dobra. Wyjący. Kolejny wyjący. Dobra, tutaj. Wyjący. Yep. Dobra, zobaczmy, co się kryje dalej. Co strzeliło, skąd i jak ja to aktywowałem? No goddamn idea.
czysto widzę. Już też, mam tylko te dwie runy. Nie, skopatny jeden wystrzał. No proszę. Odważnie brniesz przez to walące się miasto. Brianna Ashworth spędziłaby żałośnie smutne życie w szlacheckich kręgach, zmuszona do poślubienia jakiegoś rozdętego bankiera i smakująca wolności tylko w pijaństwie na hucznych balach czy ucieczkach w ramiona nieznajomych. Skończyłoby się nieszczęśliwym małżeństwem i nocnym skokiem w lodowate odmęty rzeki. Jednak tuż zanim rodzice zdążyli ją komuś oddać, wiele lat temu, Brianna spotkała Delilah. Potem były już tylko szlaki i cmentarze, bez oglądania się za siebie. Wicerewident Bern to ambitny człowiek, ale wierzy w misję kongregacji. Obronę dobrych obywateli cesarstwa przed podobnymi do nas. Wiesz, że bardziej by się cieszył, gdyby głowa Brianny Ashworth skończyła na kiju. I może twoja też. No, biorąc pod uwagę, jakie podejście mają ci rewidenci, no to nie zdziwiłbym się wcale. Okej, okay, bieg cienia, szybszy ruch. Atak, podczas spaceru możesz dokonać zabójstwa lub ogłuszenia. I szczurze cienie, dobra, to chcę na pewno. I teraz właśnie, mogę teraz pozbierać 6 run, żeby maksymalnie to ulepszyć, albo żeby kupić sobie urzeczenie. Ale wiecie co? Jak to urzeczenie mnie kusi, to chyba jednak wolałbym najpierw wziąć ten spacer cienia, ulepszyć. Bo tak, urzeczenie jest spoko, ale to też lepiej byłoby od razu zupgrade'ować, a to wymaga ilu? 14 aż punktów, aby to ulepszyć maksymalnie. A tu tylko 6 run. No, dobra, no, punktów czy tam run. Na jedno prawie, że wychodzi, nie? Tak więc to jest ten drobny minus, nie? Dobra, a propos reszty. No to już reszta znajduje się chyba tylko w tym obserwatorium. A ta... Ktokolwiek wie, co stało się z Fulton i porucznikiem Colbersem? Moim zdaniem zdezerterowali. Musieli czuć do siebie więcej. Nie, zniknęła dzień wcześniej niż on. I ktoś znalazł pistolet oficerski w rynsztoku. Myślę, że stało się coś innego. Weszli do konserwatorium. Słuchaj, z Karnaki znikają ludzie. Mówimy sobie, że wszystko jest pod kontrolą, ale każdy się boi, co będzie, kiedy ta fasada w końcu się rozsypie. Okej, okay, to ciekawe. Nie było mnie z tej strony. Muszę się dostać z powrotem do Dunwall. Nie widziałam dzieci od dwóch. Okej, z tej strony już byłem. Tak też czułem, że zaboli. Czemu teraz autosave'a nie ma? No come on! Już powinien być. Teraz będzie? Konserwatorium. Nie. Chciałam odwiedzić to miejsce z Wymanem. Dobra, jednak tak. Tyle dobrego. Czy ja chcę użyć potki? Czy ja mogę? O! Okej. Okay. Myślałem, że odnowię sobie tylko troszkę życia. No proszę, wystarczyło tak do fulla idealnie. Ale dobra, był zapis. Ja sobie zrobię jeszcze mojego quick save'a. No i co, na razie raczej nikogo tu nie ma. Zamknijmy te drzwi tak na wszelki wypadek, gdyby ktoś miał przyjść. Wejdę tu? Wejdę. Dobra. Trochę monet. Raz, dwa, trzy. Cztery. Czemu nie ma dźwięku otwierania i zamykania tej kasy? I kolejna kasa. Ponownie bez dźwięku. Dziwne. Pusto. Myślałem, że widzę obraz, ale nie wiem. Wydawało mi się tylko. Tutaj do zwabienia. Kolejna mapka. Tutaj. A, ty. A, to jest też kolejny budzik. Dobra. Dobra, ale okej.
to będzie wszystko. Kolejny quick save, tak. Na wszelki wypadek. No i dobra, ode mnie to będzie tyle. Czyli co mamy teraz do zrobienia? Mamy prototyp do zajebania, orakulum do sprawdzenia i biuro do czeknięcia, czy Brenna tam jest. I jeśli jest, to najlepiej do jej ogłuszenia. Ale mówię, najpierw zobaczymy oczywiście te poboczne rzeczy. Ale to dopiero w kolejnym materiale. Ode mnie w tym to będzie tyle. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!